Dzień dobry na kanale Axis Liris. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o książce Młot na czarownicę. Młot na czarownicę, jakby Wam to powiedzieć? Jest to temat dosyć specyficzny. Dziwnie mi jest powiedzieć, że fajna książka, bo no, to jest Młot na czarownicę. Ponieważ no, warto po prostu wiedzieć trochę o tym temacie, jak to faktycznie wyglądało, powiedzmy, w praniu, jak to faktycznie wyglądało. Jest to wydanie z roku 2008. Jest to wydawnictwo XXL. I to jest bardzo fajnie zrobione to wydanie. Jest to troszeczkę współcześnione, w sensie ten język jest odrobineczkę, bo nie aż tak bardzo faktycznie czuć te czasy średniowieczne, ale jest to tak troszeczkę zrobione ten język, żeby był przystępny dla nas zrozumiały, prawda? I no, w każdym razie czyta się ją dosyć... Powiedziałabym, że czyta się ją gładko i łatwo, ale porusza to takie tematy, że to nie jest aż takie gładkie i łatwe do czytania. Niemniej jednak, w każdym razie fajne jest wydanie, ponieważ jak otwieramy sobie tutaj książeczkę, ona ma tutaj takie przedruki, jakby tu jeszcze tutaj był, o, to, tu, takie... tego pierwszego oryginalnego wydania, taki reprint, czy nie, jak to się nazywa. W każdym razie jest taka strona właśnie pokazana, jak to się początkowo właśnie wydawało, jak było wydawane, to jest okładka właśnie tego pierwszego wydania, kiedy to było rozpowszechniane, sprzedawane, kiedy ludzie tego używali, znaczy, no, inkwizytorzy. Ciekawie to właśnie też wygląda. Autorzy, i tu jako autorzy są właśnie ci panowie, ci Dominikanie, Jakub Sprenger i Heinrich Kramer. Dosyć pospolite nazwiska i imiona niemieckie. I właśnie jest tutaj też graficznie fajnie przedstawione, że no, można się poczuć, jakby się czytało faktycznie te stare, średniowieczne kartki. Jest tutaj taki... Ta czcionka jest bardzo fajna, wybrana, bo ona jest taka lekko nierówna, jakby taka, jakby ten tusz się tak z czcionek rozchodził. Teraz się ktoś pewnie przyczepi, że o, nie czcionka, tylko font. Czcionka. I w każdym razie jest to bardzo fajnie graficzne. Ten papier jest też taki... To jest ten kremowy papier, nie jest to taki super biały, więc to naprawdę daje taką imersję porządną, że można faktycznie poczuć ducha czasów, że tak powiem. I to jest ogólnie rzecz biorąc warte do posiadania, czy tam przeczytania akurat to wydanie, ponieważ na początku jest taka przedmowa, jakby przedmowa to jest... już Wam powiem, artykuł pana Jerzego Szafiańskiego, który ukazał się w miesięczniku Wiedza Tajemna, numer 3, 99 rok, oraz w czasopiśmie Bez Dogmatu. I ta przedmowa, jeżeli ktoś z Was ma w zwyczaju pomija
czytać, przedmowy, wstępy i tak dalej, to ten naprawdę warto przeczytać, bo bardzo dużo daje jakby kontekstu do tego, co będziemy czytać dalej już tej oryginalnej, oryginalnej właśnie tej, tego dzieła, bo... dzieła. Jest to artykuł, który prezentuje właśnie te, kontekst tego całego przedsięwzięcia, jakim była inkwizycja, jakim było palenie czarownic, jakim było właśnie wydanie tej książki przede wszystkim. Bo tak jak na przykład czytamy, przez pierwsze lata, przez pierwsze 253 lata istnienia inkwizycji czarownice palono w sposób nieskodyfikowany. Panował w tej dziedzinie ogólny bałagan i chaos. Dopiero gdy Sprenger przekonał papieża Innocentego VIII o potrzebie uregulowania tych spraw i kiedy wspólnie z Kramerem wydali swe wielkie dzieło, Kościół mógł przystąpić do polowania metodycznie i w sposób uporządkowany. Brzmi to cokolwiek nieswojo, jak się to czyta. I to jest takie właśnie rąbnięcie w twarz tak naprawdę tą historią, tym kontekstem, całą scenografią społeczną, historyczną wokół tej książki. Jest ten też artykuł napisany tak z sercem, jakby, no że ten, kto, ten pan Jerzy Szafiański faktycznie odczuwać można, po prostu poczuć, że to nie jest taki suchy raport, tylko że no kurczę, musimy przyznać się sami przed sobą, było kijowo. Więc no i ludzie ginęli, cierpieli, było strasznie źle i nie powinniśmy tego nigdy więcej doprowadzać do takich sytuacji, więc jest tutaj też parę takich fajnych, atrakcyjnych w jakiś sposób, ciekawych dodatków w tym artykule jeszcze, więc dlatego to jest kolejny powód, dlaczego nie powinniśmy go tu pomijać. Jest tutaj raport sądowy pierwszego dnia tortur pewnej kobiety, są wymienione typowe pytania, jakie były zadawane właśnie kobietom przy przesłuchiwaniu, jak były robione te przesłuchania. I ogólnie tu jest też zaznaczone, to jest bardzo ważne, że tutaj w kontekście tej książki Młota na czarownicę jest zawarte takie wtrącenie, że no tutaj są tam pytania. Wszystkie odpowiedzi były skrzętnie zapisywane przez pisarza. Często trzeba było stosować pytania dodatkowe, ponieważ osoba torturowana nie była w stanie wydobyć artykułowanego głosu z powodu zadawanego bólu. W takim wypadku wystarczył jęk czy skinienie głową, które pisarz przerabiał na słowa. Więc jest to dosyć... Co, kocie? Co? Co, kocie? Gienek, co chcesz? A co ty tam chcesz, Gieniuś? No co chcesz, Gieniuś? Daj mi moment. Za chwilę się tobą zajmę, dobrze? Dasz mi moment? Gieniuś, dasz mi moment? Dobrze, to poczekaj chwilkę, ok? Poczekasz? Poczekaj chwilkę. No i jest tutaj właśnie tak ciekawie to powiedziane o tych... Kos mnie wybił z rytmu. Jest ciekawie napisane właśnie o tym kontekście historycznym. Są przytoczone historie paru, tam iluś kobiet, które były właśnie poddawane tym torturom, przesłuchiwane. I w ogóle jest rzecz, która mnie kompletnie rozwaliła, bo biorąc pod uwagę, że te zeznania wydobywano z tych osób, z tych kobiet i innych ludzi przez tortury, przez interpretowanie tego, że ktoś jęczy z bólu i ktoś tam zapisuje, dobra, okej, czyli coś tam. I oni tak niestworzone historie potrafili wymyślać, no bo umówmy się, Gieniusz, proszę cię, daj mi moment, nie mów teraz. Nie, cichutko. Jest to po prostu poruszające, że
umówmy się, jest taka sytuacja, że jeżeli cię torturują, wyrywają ci kończyny, miażdżą cię i to jest ból i czujesz, że twój organizm po prostu jest niszczony, likwidowany całkowicie, no to powiesz wszystko, co dana osoba chce usłyszeć od ciebie, żeby tylko przestali te cierpienia zadawać. I no jest to eksperymentalnie sprawdzalne. Tam kiedyś słyszałam jakieś historii, że nie pamiętam kontekstu, ale coś było, że ktoś powątpiewał w to, że wcale to nie jest prawda, że można dowolne rzeczy uzyskać poprzez tortury, że ktoś się może przyznać do czegokolwiek, żeby tylko przestali go torturować i tego kogoś powieszono na jakimś żyrandolu czy czymś takim i powiedziano, że zdejmą go dopiero wtedy, kiedy przyzna, że jest pawianem. Coś takiego było. No i w końcu po kilku dniach poddał się i powiedział to. Więc... Znaczy ja teraz mogę zabrzmieć, jakby to była anegdota, ale no po prostu jest to łatwo, sami możecie sobie wyobrazić to, że w określonych sytuacjach, jeżeli macie takie przeświadczenie, że cokolwiek, że jeżeli powiecie to, co ktoś chce usłyszeć, to przestanie was boleć, powiecie to. Bo to są niewspółmierne koszty. Więc tu jest na przykład przytoczone z jakiegoś tam raportu, czy z właśnie relacji procesu z 1637 roku. Ja tam mówiłam o średniowieczu, a tu mamy jeszcze renesans i późniejsze czasy. Chora sprawa. Gienek się nagle postanowił bawić. I biega. I tutaj uzyskano taką relację, że tam bardzo skomplikowany sposób, w jaki sposób fruwała na miotle czy na czymś tam czarownica, na widłach latała, smarowała je magiczną maścią, diabeł zawsze siadał z przodu, ona siadała za nim. Kiedykolwiek chciała polecieć na sabat, wypowiadała następujące zaklęcie. I to mnie rozwaliło. Chuj! W górę przez komin, w górę przez okno, w imię diabła, w drogę i do przodu. Ja naprawdę chciałabym zobaczyć, jak wyglądał proces wydobywania tej informacji od torturowanej czarownicy. W którym momencie to wyglądało tak, że tą torturowaną kobietę spytano, czy zaklęcie, które używałaś, brzmiało bla 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 i ona w bólu krzyknęła tak dla świętego spokoju, czy może oni po każdym jednym słowie wydobywali i co było w tym zaklęciu? I co dalej było w tym zaklęciu? W górę przez komin! Nie mam pojęcia, ale abstrahując od bólu, cierpienia, empatii i całego tego humanitarnego, chciałabym to zobaczyć. W każdym razie jest tutaj też bardzo interesująca rzecz. Cennik, który był używany, stosowany właśnie do tych, przez tych katów i tak dalej, niemieckich albusów. No i ogólnie tu jest też, ten artykuł kończy się takimi słowami, że czasem warto po prostu pomyśleć nad tymi ofiarami i zastanowić się, i żebyśmy przypadkiem po prostu nie traktowali tej całej religii chrześcijańskiej jako takiej super idealnej, czystej i bez żadnego czegoś za uszami. No bo umówmy się, ale tego nie byłoby. Nie byłoby tego, gdyby nie chrześcijaństwo. Gdyby nie Biblia i tekst, że nie pozwolisz żyć czarownicy. Nie byłoby. W każdym razie, przechodząc do mięsa. Jest tutaj na początku spis rozdziałów. I to jest też... fajnie, że są te rozdziały przedstawione, opisane, co tu jest, o sposobie, dzięki któremu te czarownice pozbawiają ludzi potomstwa,
o mamieniu mężczyzn i usuwaniu ich członków, bo to są właśnie problemy, które ludzie wtedy mieli, po prostu facet budzi się bez członka, no i co w takiej sytuacji się musiało wydarzyć? No oczywiście czarownica rzuciła na niego urok, omamiła go, a potem po prostu go zlikwidowała, jego członek. No i tu są te właśnie treści już samego młota na czarownicę. Czyta się to, powiem tak, jak ja to czytałam, miałam bardzo ambiwalentne doświadczenie, bo z jednej strony bawiło mnie to strasznie, jaką sieczkę trzeba mieć w głowie, jak trzeba być na przykład przez religię opętanym, tak użyję tego słowa, żeby wymyślać takie treści, żeby to wymyślać, żeby produkować to, żeby w głowie powstawały takie idee w ogóle. I szok. A z drugiej strony, no, czytałam tak i miałam... To się działo naprawdę. To było, to miało miejsce. To dotyczyło żywych ludzi, którzy cierpieli przez to. Przez bujdy o sprowadzaniu złej pogody i pozbawianiu krów mleka. Ach, po prostu... No, jest to oburzające i jest to po prostu... można ciężko przetrawić tę książkę, ale niemniej warto, naprawdę warto się przekonać, przemóc i przeczytać, bo... No, umówmy się, ale nie jest to wiedza aż tak bardzo powszechna. Bardziej powszechne są wizje przedstawiane w popkulturze, w filmach, jak na przykład, jaki to był tytuł filmu z Nicolasem Cage'em, Polowanie na czarownicę, czy czarownica, jakoś tak. You're not afraid of me. Are you? Jest to popularne właśnie takie prezentowanie w popkulturze, że no tutaj polowanie na czarownicę, ale jednak naprawdę jest to czarownica, uwaga, spoiler. Ale jednak naprawdę jest to jakiś demon, jakiś potwór, nie wiadomo co. Więc no, ta popkultura trochę bardziej czerpie z tego fantazy, bardziej czerpie z tego klimatu horroru, że o czarownice, złe demony, faktycznie trzeba się ich pozbywać. I nam gdzieś tam w głowie zostaje w tle, że no, może faktycznie nie byłoby aż tak, może faktycznie coś w tym było, może faktycznie oni coś dobrego robili. Nie. Więc... Dzięki temu może ten mit popkulturowy łatwiej będzie stwierdzić sobie gdzieś tam w podświadomości, że to był tylko mit, a to działo się naprawdę. Ludzie byli torturowani, zwykli, normalni ludzie, którzy po prostu, nie wiem, sąsiadka była ładniejsza i jakaś tam babka ją po prostu zaskarżyła na nią, że doniosła na nią, no bo bała się, że uwiedzie jej męża i chciała się pozbyć zagrożenia. No bywało i tak, umówmy się, każdy z nas zna ludzi. Znamy ludzi, przebywamy z nimi, widzimy, co się dzieje, tak? Ludzie są zdolni do tego. Zawiść, różne takie, złośliwość, oby sąsiadowi dopiec. Ludzie są do tego zdolni. Więc co jest bardziej prawdopodobne? To, że jakaś kobieta uprawiała magię, czarowała i mordowała noworodki? Czy to, że dowolna kobieta została po prostu zakablowana, sprzedana w ten sposób władzą? Czy to, że jakaś kobieta po prostu tam, nie wiem, robiła herbatki ziołowe i sprzedawała miętę na ból brzucha, czy choćby dawała cokolwiek, i z tego powodu były usuwane różne przyczyny, ale raczej nie sądzę, żeby było to bardziej prawdopodobne, że te procesy były potrzebne lub były w jakikolwiek sposób racjonalne. Nie. Nie wygląda mi na to. Jest to takie wydanie niepełne, tutaj czegoś brakuje.
jest spis, jest część tylko ta pierwsza jakby opublikowana. Są w ogóle też sposoby, jakieś leki, są sposoby jak uniknąć magii złej, o lekarstwach używanych po zaklinaniu, o egzorcyzmach kościelnych. I to jest było usankcjonowane wtedy, że po prostu, żeby nie było, że każdy sobie rzepkę skrobie, to macie tutaj książeczkę, róbcie według tego, papież stwierdził, dobra git, zatwierdzam, pieczęć przybijam, robić według tego instrukcja. I tak właśnie się prezentuje książka Błot na czarownicę. Jeżeli macie jakieś przemyślenia co do tego, jeżeli może czytaliście i może macie inne wnioski niż ja, może macie jakieś inne wrażenia po przeczytaniu tej książki, jakieś pomysły, to zapraszam do komentarzy. Jakby co, ja mam też Księgę Inkwizycji Bernarda Guy, mam w posiadaniu, nie czytałam jeszcze. Jeżeli będziecie zainteresowani, to piszcie, może w końcu się zbiorę i przeczytam i wtedy nagram Wam o Księdze Inkwizycji Bernarda Guy. Na razie to będzie tyle, żegnamy się z młotem na czarownicę. Mam nadzieję, że już nigdy więcej takie czasy nie wrócą i że takie książki będą się przydawać wyłącznie do tego, by przybijać nimi gwoździe. Co więcej mogę rzec? Papatki! W ogóle LOL to jest to opisane jako kontrowersyjne metody śledcze.